tort. Kasiu, mam tak naprawdę jeszcze do Ciebie pytanie. Mhm. Jak wygląda taka sesja u terapeuty seksuologicznego ciała? Możesz nam to przybliżyć? Tak, wydaje mi się, że to będzie istotne, żeby trochę też lepiej tą pracę zrozumieć. Mhm. No na początku chciałam powiedzieć, że oczywiście też zajęcia mogą być z indywidualne lub w parze, czyli albo przychodzi osoba indywidualnie, mężczyzna, kobieta lub para. I można powiedzieć, że to są takie sesje w dwóch obszarach. Jedna, że ktoś przychodzi i mówi: chciałbym coś zmienić, udoskonalić w życiu seksualnym. Mhm. Czyli jakby nie odczuwa jakiegoś, nie wiem, bólu, dyskomfortu, tylko tak naprawdę może być trochę znudzony, albo ma jakieś trochę braki w seksie, czyli czegoś szuka, jakichś zmian. Mhm. A drugi obszar to jest właśnie już praca z problemami, jakkolwiek szeroko to nazwę. Czyli właśnie przychodzi mężczyzna i mówi, że ma przedwczesny wytrysk lub ma problemy właśnie ze wzwodem, lub przychodzi kobieta i mówi często, że współżycie nie przynosi satysfakcji, lub w ogóle nie czuje przyjemności, lub nie ma ochoty tak naprawdę współżyć, lub no też wszelkie pomoce, jak seksuolog pracuje z różnymi rodzajami pochwicy na przykład, tak? Wulwodyni, no to zależy po prostu, co tam, jak tam, jakie są problemy. Kwestie też poporodowe. I kwestie poporodowe, rzeczywiście te blizny poporodowe bolą, współżycie boli po porodzie, jeżeli poród był bolesny. No i co się dzieje? Przychodzi osoba indywidualna, pierwsza za to jest zbierany wywiad i idziemy w dwóch kierunkach. Albo pracę z ciałem, i wtedy następuje rzeczywiście, to jest tak jak jest stół do masażu normalnie, jak jest rehabilitant. Pracuje, że to jest jasne, jeżeli pracujesz częściami tylnymi, to w rękawiczkach, tak jak ginekolog, czyli, bo to też są takie zapytania, jak to jest, jak ja funkcjonuję. Jest tak, dokładnie tak samo jak ginekolog, czyli na przykład możemy zrobić tak zwane odblokowywanie napięć w mięśni na miednicy u kobiety. I wtedy pracujemy powięziowo, czyli możemy, najpierw jest rzeczywiście praca z tyłu ciała, czyli to nie jest tak, że od razu z przodu ciała czy części intymne, nie. Bo bardzo często tak naprawdę wszystko jest przyblokowane przy krzyżu, czyli jest normalnie praca powięziowa, będzie w ogóle dużo na studium, będzie też pracy nauki powięzi, czyli jest praca z powięziami, uruchomienie w ogóle całej miednicy, plus nauka oddechu, czyli będzie też dużo ćwiczeń oddechowych, o czego ja nie mówiłam, może na filmie, w ogóle będzie dużo ćwiczeń oddechowych i też klientów uczę oddychać podczas terapii. I podczas na przykład następuje akupresura poszczególna pochwy u kobiety, co jest też zawsze dopasowywane do potrzeb danej sesji. Może to być też akupresura na przykład krocza u mężczyzny, uwalnianie tak naprawdę napięć przy prostacie. Bardzo ciekawy zabieg i też dużo mężczyzn właśnie mówi, że o wiele lepiej się czuje po tym, bo rzeczywiście ten przerost gruczołu krokowego jest dosyć sporo u mężczyzn, te mięśnie są słabe i mogę zrobić właśnie zabieg, taki akupresurę powiedzmy w okolicach krocza, plus uczę ćwiczeń seksualnych tego mężczyznę. Trochę tak jakby poszedł sobie na siłownię, spoczął się z trenerem i powiedział: a słuchaj, dostaniesz teraz ćwiczenia. I tak samo właśnie i tej kobiecie, czy tej mężczyźnie, czy kobiecie, czy mężczyźnie pokazuje ćwiczenia seksualne, jakie mogą wykonywać w domu. I to są takie najczęściej właśnie sesje. Praca z ciałem, ćwiczenia, oddech, te trzy rzeczy w różnych obszarach. Jest też kwestia pracy z traumą, czyli granicami. Bardzo dużo jest takich spraw związanych, czy można podejść, czy nie, czy mogę nawet złapać kogoś za rękę, jak jest po ciężkich przeżyciach, a jest bardzo dużo nadużyć seksualnych. I praca seksuologów i psychologów może być niesamowicie przyspieszona przez współpracę właśnie z takim terapeutą seksuologicznym. To bardzo mocno pomaga. Brzmi naprawdę, naprawdę fascynująco. A pary no, uczą się ze sobą komunikować seksualnie. Bardzo często uczy takiego, takiej mapy erogennej ciała kobiety i mężczyzny. Ale to już temat na osobny filmik, o którym porozmawiamy, jak kobieta odczuwa swoje ciało jak mężczyzna, bo odczuwają inaczej i bardzo często jest problem w komunikacji, że mężczyzna przerzuca swoje czucie na kobietę i myśli, że to, co mu się podoba, to jej się będzie podobało. I odwrotnie, kobieta przerzuca na mężczyznę swoje oczekiwania, a tak naprawdę nie znają, czym jest kobieta, nie wie, czym, jak mężczyzna pragnie mężczyzna, a mężczyzna nie wie, czego pragnie kobieta. I taki terapeuta seksuologiczny tłumaczy i pokazuje tą sesję. Już się nie mogę doczekać kolejnego pytania. Zapraszam. Dzięki, dziękujemy.